Я з моєї дільниці, де мешкам. Я мешкам в дільниці Сури. В якості понад 500 тисяч мешканців в цій дільниці мешка Ванкуверу. У цьому Ванкувері мешка около 2,5 мільйона людей, так що це огромне місто. На огромній пристані ще розпостіра. 70 кілометрів треба з одного кінця міста на другий кінець міста. Także tak widzicie, piękne to jest, piękne okolice. Właśnie jadę do dzielnicy New Westminster, do sklepu. O, tam są zjazdy narciarskie, tam widać takie pasy białe na górze, na górach. Chociaż w tej chwili nie ma śniegu w ogóle, nawet na górach nie ma śniegu tutaj pobliskich. Także nikt nie jeździ na latach, wyciągi są zamknięte, nieczynne, czego już dawno nie było. Przeważnie tam jest śnieg. O tej porze tym bardziej tam przeważnie jest na latach, ale nie w tym roku. W tym roku jest taka zima naprawdę ciepła. Tam ten pasek na górze biały, na samej górze, tam są wyciągi naturalskie. Tam jeździ, o, tutaj kwitną kwiaty widać. Także u nas jest wiosna, całkowita wiosna już od początku lutego. Wszystko kwitnie już dawno. Także no, piękna pogoda, bezsłoneczna. Bezchmurna, o mówię bezsłoneczna, bezchmurna. Tam są, widziałem po drugiej stronie. O, tutaj jadę, wjeżdżam na most, na Patulobridge. Jest most bardzo stary, już niedługo będzie do wymiany za kilka lat. Będą budować nowy most, bo to już nie spełnia warunków. Jest czteropasmowy, ale to był most budowany w latach 30. On jest bardzo, bardzo wąskie te pasy. Bardzo dużo wypadków na nim się dzieje i no, po prostu nie nadaje się już do tego ruchu, do tych samochodów teraz, w tej chwili, bo po prostu nie warto go remontować. Nadal jest remontowany jedną, to co druga sprawa, ale niestety na dłuższą metę nie da się remontować, bo on jest po prostu za wąski i nie spełnia warunków. Nowy most będzie budowany sześciopasmowy. Także chociaż ja uważam, że tych sześć pasów to też jest za mało, bo to jest bardzo ruchliwe miejsce. Tysiące samochodów dziennie tutaj przejeżdża. Także, a ten most, co widzicie z przodu, te liny, co tam były, to jest most, gdzie metro po nim chodzi. A tutaj pokazuję wam sprawy, a tu przyjechałem ten most i tu jestem w dzielnicy New Westminster. Kwiaty kwitną, jak widać. Widok na góry, piękne góry, cudowne widoki. Także gdzie by nie pojechał, w jaką stronę by nie pojechał samochodem, naprawdę jest. Ja podziwiam te widoki od już 20 lat i nie jestem tym znudzony, naprawdę. Mieszkałem kiedyś w Ontario, w Cambridge, koło Toronto. 10 lat tam mieszkałem i było dobrze, ale przyjechałem na urlop do kolegi mojego tutaj, mieszkał w Vancouver, nie miałem pojęcia o Vancouverze, nic, kompletnie jak wygląda, a przyjechałem tutaj, zobaczyłem, był to czerwiec, 7 czerwca pamiętam, była piękna, podobna pogoda jak teraz, tylko kiedyś to był czerwiec, a w tej chwili jest luty i już jest taka piękna pogoda, może nie ma takiej temperatury, 25 stopni, ale jest tylko 15 stopni, ale o tej porze roku to jest naprawdę bardzo ładnie. Także z mostu tak widać, takie widoki są piękne, można się zapatrzeć i spowodować wypadek, bo ja też nieraz się oglądam, tyle razy przyjeżdżam, ale ciągle się oglądam na te widoki. Ja nie jestem, jestem turysta, po prostu ja bardzo lubię jeździć i oglądać, po prostu mnie to cieszy, widoki gór. Uwielbiam widoki gór i morza, a że mam tu wszystko w jednym miejscu i morze i góry, dlatego jestem tutaj szczęśliwy i zadowolony. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę mieszkać. Wiele miejsc odwiedziłem w Stanach, całe Stany zwiedziłem też, także są piękne też miejsca, ale ja kocham to miejsce, dlatego gdzie jest cały rok zielono i pogoda jest umiarkowanie ciepła. To względnie zima ciepła, bez śniegu, bez mrozów. Dlatego tu jestem zadowolony. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny film.